Zbliża się ten bardzo ważny dzień dla policjantów Policji z Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie Szczecińskim, dla mieszkańców regionu stargardzkiego. Chodzi dzień zakończenia bardzo ważnej inwestycji, sztandarowej inwestycji Policji Zachodniopomorskiej. Budujemy od podstaw nową, dużą, nowoczesną, można powiedzieć najnowocześniejszą komendę w kraju. Poprawią się znacznie warunki pracy policjantów. Będzie o wiele przestrzenniej, policjanci będą mogli w godnych warunkach przyjmować swoich klientów. W tej chwili jesteśmy na etapie doposażania budynku, kończymy montaż urządzeń sanitarnych, ogłosiliśmy przetargi na wyposażenie i sprzęt do tego budynku. Terminy realizacji inwestycji są w żaden sposób niezagrożone. Planujemy zakończenie inwestycji na dzień 30 czerwca tego roku, natomiast oddamy budynek do użytkowania 1 sierpnia. Zbiegnie się to z obchodami wojewódzkimi Święta Policji w Szczecinie. Wszystkich w tej chwili zapraszamy do uczestnictwa w tej pięknej uroczystości otwarcia komendy. Zadanie inwestycyjne dotyczące budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie Szczecińskim zbliża się do końca. Wszystkie prace są realizowane zgodnie z harmonogramem. Na bieżąco wszelkie uzgodnienia, które pojawiają się na budowie, są wykonywane wraz ze służbami inspektora nadzoru. Dodatkowo, dążąc do usprawnienia obsługi obywateli, Komenda Wojewódzka Policji ze swoich środków zamontuje w budynku nowej siedziby windę. Obiekt, który powstanie w Stargardzie, będzie doskonale wpisywał się w architekturę miasta, będzie wspaniałą wizytówką tego miasta, prężnie rozwijającego się w zakresie biznesowym i w zakresie społecznym. Zgodnie z podpisaną umową, wartość projektu w chwili obecnej stanowi kwota 22 milionów złotych. Montaż finansowy dla projektu stanowi 50% dofinansowania z budżetu środków europejskich, 50% jest to dofinansowanie z budżetu państwa. Na cały okres finansowania komenda zabezpieczyła środki. Do dnia dzisiejszego Urząd Marszałkowski nie kwestionował kwalifikowalności naszych wydatków, jak również nie zgłaszał żadnych zastrzeżeń co do zgłaszanych prac dodatkowych, które wystąpiły w trakcie. Jeżeli chodzi o zaangażowanie osób, które są przy projekcie, to należy z całą pewnością stwierdzić, że każda z osób, która jest w projekcie, czy jest bezpośrednio z nim związana, czy pośrednio, mam tu na myśli wykonawców, inspektorów nadzoru, pracowników, którzy związani są z rozliczeniem projektu, czy też samych funkcjonariuszy, a przede wszystkim powinnam tu jeszcze wspomnieć o lokalnej społeczności, która z wielką aprobatą odnosi się do prowadzonej inwestycji. Nie ulega wątpliwości, że we współczesnym społeczeństwie z roku na rok zwiększa się potrzeba bezpieczeństwa. Oddanie tej komendy w pełni pozwoli na zaspokojenie potrzeby zgłaszanej przez społeczeństwo.